No i zestaw gadżetów przede mną, który znacie z poprzednich filmów. Nóż Kabara BK-16. Tym razem w Kydexie. Mamy tutaj jeszcze zestaw do ostrzenia, mamy siekierkę, mamy kuksę, mamy taki zestaw gadżetów bushcraftowych, który kupiłem sobie i zbieram od dłuższego czasu na wypady w teren. Natomiast w tym odcinku chciałbym omówić rzecz, do której nawiązać do rzeczy, do której mówiłem wcześniej, mianowicie jeśli chodzi o takie pochwy, pokrowce do przenoszenia noża. Jak wiecie, z tym nożem dostajemy taką szmacianą pochwę na ten nóż. Ona ma w środku wkład plastikowy. Ja, ktoś kto oglądał poprzednie odcinki, będzie o tym wiedział. Można do tego wrócić bez problemu pod tym filmem i w filmie będą informacje. Natomiast, tak jak wspomniałem poprzednio, niestety to rozwiązanie ma parę wad. Jest to świetne rozwiązanie, jeśli mamy osprzęt wojskowy, czyli nosimy jakieś taktyczne plecaki czy kamizelki. Wtedy możemy spokojnie za pomocą tego systemu mole, który tutaj jest od spodu, zamocować sobie bez problemu ten nóż. Natomiast jedną wadą dla mnie wadą jest to, że ten nóż stąd łatwo wypada. Jeśli zapomnimy go zapiąć, a jeśli mamy na przykład zmarznięte ręce, to jest bardzo ciężko taki nóż zablokować w tym momencie i pozapinać. To się wyrobi oczywiście, no to jest to problem. Z tego powodu domówiłem sobie taki zestaw z Kydexu, czyli taką pochwę z tworzywa. Możemy ją założyć na pasek, także tutaj minusem jest od razu to, że nie da się tego tak kroczyć dobrze jak do systemu mole, prawda? W systemie mole poza paskiem, prawda, który mamy i możliwością przyczepiania do pasków typu mole, no jest więcej możliwości. Mamy tutaj nawet otwory, możemy za pomocą jakiegoś paracordu przyczepić sobie do nogawki spodni. Jest zdecydowanie więcej możliwości, natomiast tak jak powiedziałem, nóż nie siedzi pewnie, to jest wszystko giętkie, no nie wzbudza to mojego zaufania. W przypadku Kydexu ten nóż za pomocą takiego kliknięcia się blokuje. Są takie Kydexy, gdzie tutaj macie dodatkową blokadę, którą przekręcacie i noża w ogóle wyjąć nie można bez przekręcenia. Ale mamy pewne zablokowanie w tym momencie. Jest odprowadzenie wody, to też jest dużym plusem. I oczywiście możemy sobie zmienić orientację tego noża. W tym momencie to jest do takiej orientacji pionowej przy pasku. Ale możemy spokojnie ten nóż zamontować w takiej pozycji, mieć go gdzieś z boku przy spodniach albo z przodu na pasie. Jest łatwy do wyjęcia, łatwy do włożenia. No to ułatwia po prostu zdecydowanie pracę z tym narzędziem. Jest to wygodniejsze. To nie wypada, nie ma takiej możliwości, żeby to wypadło. Także ja wolę takie kydeksowe osłony. Tutaj Rafał jedną rzecz ciekawą powiedział. Ta osłona jest z dwóch części zrobiona, ale są też takie osłony, które są na gorąco składane nad górną częścią tutaj ostrza. Noża, nie ostrza. I jak wiecie, to po prostu daje taką przewagę, że mniej miejsca taki kydeks zajmuje i nie jest tak szeroki. Także to też jest cenna wskazówka, że mogą być te osłony kydeksowe różnych producentów, różnych firm. Można sobie kupić samemu taki kydeks, wyciąć i pokusić się o zrobienie, zanitowanie i zrobienie takiej pochwy na ten nóż. Ja wybieram takie rozwiązanie. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, ono będzie bardziej kłopotliwe, jeśli chodzi o przytroczenie do plecaka. W tym momencie pozostaje nam jakiś pasek, prawda, taki, który zapinamy w pasie, żeby ten plecak nam się nie przesuwał, albo szeroka szelka. No już jest to gorsza opcja niż w przypadku takiego materiałowego rozwiązania, gdzie mamy pask. Oczywiście tu są też otwory, więc można to za pomocą paracordu także przytroczyć i zabezpieczyć. Tak samo nóż można za pomocą paracordu przyczepić do tego kydeksu na przykład, nie wiem, na moment, kiedy będziemy gdzieś tam transportować w ciężkich warunkach to wszystko, żeby ktoś nam tego nie zabrał, żeby nam to nie wypadło, czy przekraczamy jakąś rzekę i nie chcemy pogubić osprzętu, jak wiemy, nóż jest bardzo ważnym narzędziem. Więc mamy możliwość zabezpieczenia po prostu tego całego zestawu. W niektórych nożach, w przypadku Kabara, chyba BK-22 i BK-2, dużych takich już 500 gramowych noży survivalowych, ciężkich, można wybrać sobie, czy taka osłona kydeksowa będzie w zestawie, czy będzie szmaciana. To jest już kwestia samego wyboru przy zakupie i zapiknięcia odpowiednich kratek. W następnym odcinku pokażę Wam, jakie są narzędzia do ostrzenia noży i innych ostrzy, które zabieramy ze sobą. Co wybrać do ostrzenia w teren, co wybrać do ostrzenia w domu. Jakie są zalety i wady takich rozwiązań, bo jak wiecie, rzeczy uniwersalne nie do końca się sprawdzają i po prostu trzeba iść na pewien kompromis.